Gdybym ci powiedział, żebyś wyobraził sobie jedną z największych bitew, zapewne pomyślałbyś: Troja. Sparta kontra Grecja. Niesamowita walka, o której do dziś mówi się tak wiele. Bo kto nie zna wielkiego Achillesa, o którym legendy mówią od dawien dawna? Bez wątpienia coś, o czym naprawdę warto pamiętać. Ale było starcie równie spektakularne jak na swoje czasy. Owiane mgłą tajemnicy, a znane nam dziś nie dzięki zapisom, nie dzięki przekazom ustnym, a dzięki archeologom. To oni odwalili kawał tytanicznej pracy, by dokopać się do historii dziś zapomnianej. Bitwa na terenie Słowian, w której prawie na pewno uczestniczyliśmy. I nie bez powodu używam sformułowania prawie. Przy takich odkryciach jak te trzeba dużo czasu i wiele badań, by mieć pewność. Ale wróćmy do tematu. Bitwa, w której braliśmy udział i na naszych ziemiach. Pewnie od razu myślisz o Grunwaldzie, ale to wydarzyło się całe wieki wcześniej. Musimy cofnąć się do czasów bardzo odległych, aż do epoki brązu. Usiądź więc wygodnie i rusz ze mną w podróż, w której odkryjemy mroki historii. A tymczasem cześć. Ja nazywam się Artur i chciałbym ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. 3200 lat. Mniej więcej o tyle właśnie musimy się cofnąć w czasie. Wiem, co myślisz, trudno tu mówić o Słowianach, o których prawie na co dzień. Bo w tamtych czasach naprawdę ciężko przypisać kogoś do konkretnej grupy etnicznej. Ale niech nie zwodzi cię ta mała rzecz. Wysłuchaj do końca. Wyobraź sobie otwarte pole. Spokojny dzień. Nic nie zapowiadało, że wydarzy się coś niepokojącego. Aż tu nagle staje naprzeciw siebie 4000 wojowników. Skala wcześniej nieznana w tej części świata. Stają przed sobą, by walczyć. Nie jest to przypadkowa zbieranina chłopów, ale ludzie zaprawieni w boju. Tacy, co nieraz już goili rany po starciach. Tacy, co nie bali się stanąć naprzeciw siebie, by walczyć. Uzbrojeni po zęby, gotowi i spokojni. Nagle ziemia zaczyna drżeć. Ciszę przerywa krzyk biegnących w swoją stronę wojowników. Już za chwilę spotkają się w boju. Broń uniesiona, wzięty zamach. I padł pierwszy cios. I pierwsza ofiara. Strumienie krwi zalały te spokojne ziemie. I tak rozpoczęła się pierwsza znana nam na taką skalę bitwa. Bitwa pod Dołężą. Zwana Pomorską Troją. Może, żeby jakoś uporządkować opowieść, ustalmy najpierw, gdzie ów Dołęża się znajduje. Jest to rzeka na terenach dzisiejszej Mecklenburgii. Jest to niecałe 100 km od Świnoujścia, czyli stosunkowo blisko nas. Jak zapewne się domyślasz po tym, co mówiłem wcześniej, odkrycie przez archeologów wcale nie było planowane, bo żadnej wzmianki nigdzie o tym starciu nie było i nie ma. A doszło do tego całkowitym przypadkiem. Na tych terenach przedtem znajdowano wiele artefaktów z epoki brązu. To sprawiło, że pojawiło się tam wielu archeologów amatorów. Właśnie jeden z takich ludzi, Hans Dietrich, podczas poszukiwań natknął się na kawałek kości ramiennej. Niby nic nadzwyczajnego, ale nic bardziej mylnego, bowiem w tej kości znajdował się grot strzały. Znalezisko na tyle niespotykane, że zaczęto badać ten teren na szerszą skalę. I wtedy odkryto coś naprawdę wielkiego. O bitwie wiemy tyle, ile powiedziały nam kości. Niby niewiele, a jednak dużo. Wilgotna ziemia nad rzeką okazała się łaskawa dla pozostałości powalczących i do tej pory udało wydobyć się około 10 tysięcy kości. Badacze ustalili, że należą do co najmniej 130 osób i 5 koni. Badania pozwoliły ustalić, że zginęli około 1250 roku przed naszą erą. Specjaliści mówią, że do tej pory przebadano 10% terenów bitwy, co sprawia, że założyć można, iż poległych było około 750 osób. Biorąc pod uwagę, że w tamtych czasach podczas starć ginęło około 20% wojowników, badacze mówią o konflikcie na 4000 osób. Dziś liczba ta nie robi wrażenia, ale pamiętajmy, że w tamtych czasach zaludnienie na tych terenach to 4, może 5 osób na kilometr kwadratowy. To już zmienia postać rzeczy, prawda? Oględziny szczątków sprawiły, że jesteśmy pewni, że byli to wojownicy z krwi i kości, a nie banda uzbrojonych rolników. Wiele kości nosiło ślady zagojonych już wcześniej ran, między innymi na czaszkach. Utwierdza w tym przekonaniu też wiele innych znalezisk. Na ramienniki z brązu,
pierścienie z cyny, topory czy groty strzał. To wyposażenie, jakim mogła posługiwać się tylko elita. Ktoś, kogo było na to stać. Oczywiście nie tylko tacy ludzie brali udział w starciu. Znaleziono też pałki, czy powiedzmy maczugi, którymi posługiwali się wojownicy niższej rangi. To jednak nie koniec niespodzianek, jeśli chodzi o to starcie. Jak ustalono, część ekwipunku walczących pochodzi z terenów oddalonych o setki kilometrów od miejsca starcia. Jednak nie tylko broń przebyła kawał drogi, by z niej skorzystano. Bo i wojownicy przemierzyli niemały kawał drogi. Według badaczy, część poległych to tubylcy, miejscowi zamieszkujący tereny, na których odbyła się bitwa. Jednak wielu z nich mogło przybyć z terenów znacznie dalszych. Jak ustalono, szczątki mogły należeć do wojowników z Czech czy Danii. Badając szczątki pod kątem DNA, dowiadujemy się, że można z nich znaleźć geny, jakie spotykamy na terenach Skandynawii, czy, co najciekawsze w tej historii, geny z Polski. Ale właściwie co skłoniło obie strony do bitwy? Przecież nie naraża się życia wojowników dla zabawy. Nie robi się tego dla rozrywki. W każdą ze stron od miejsca bitwy nie znajdował się żaden gród czy osada. Nie było tam nic, co mogłoby wywołać konflikt. Poza jedną przeprawą przez rzekę. Badacze twierdzą, że przeprawa zbudowana z kamieni i drewna była konserwowana i naprawiana przez wieki. Mówi się, że zbudowana została około 1900 roku przed naszą erą i istniała do co najmniej 1250 roku przed naszą erą. Być może był to na tyle strategiczny punkt na mapie tamtych czasów, że warto było o niego walczyć. Jedyna przeprawa. Kto ma przeprawę, ten ma kontrolę nad okolicą. Na podstawie układu szczątków ustalono, jak mogło wyglądać starcie. Jedna ze stron konfliktu próbowała przedostać się na drugą stronę rzeki przez przeprawę. Wtedy to zostali zaatakowani. Licząc od wysokości przeprawy, bitwa mogła rozciągać się na około 2,5 km i trwała nawet kilka dni. To, co udało się odkryć do tej pory, to świadectwo, że na tych terenach już od dawien dawna istniały jakieś struktury władcze. Nie banda dzikich ludzi, ale dobrze zarządzany system. Niestety kości nie mogą przekazać wierzeń, przekonań czy języka, jakim się posługiwano, ale przekazały nam kawał historii, w której mogli brać udział nasi przodkowie, dużo starsi niż Słowianie, o których mówię na co dzień. A ty, kiedy następnym razem przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień. Poczuj powiew wiatru i zapach mocnego alkoholu. Wyobraź sobie, jak na twoich oczach rozgrywa się ogromna bitwa. Coś, co przejdzie do historii. Sława. Na koniec jeszcze słowo podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli mnie zarówno na Patronite, jak i na Buy Coffee. To dzięki wam dalej tworzymy podcast. Linki do tych miejsc zostawiam w opisie. A oto osoby, które wsparły nas w ostatnim czasie. Anna, Piotr, Sebastian, Kamil, Mateusz, Jakub, Patryk, Joanna, Walery. Niech bogowie wam wszystkim darzą. Razem tworzymy historię. Sława.